Jest kolejna afera z firmą pożyczkową, której skala może być jeszcze większa niż w przypadku Amber Gold. Gdańska prokuratura podjęła działania wobec firmy Pomocna Pożyczka. Oszustwa mogły sięgnąć 150 milionów złotych. Gdańska spółka istnieje na rynku od 12 lat. Przez ten czas często zmieniała swoje nazwy. Ostatnio funkcjonowała pod szyldem Pomocna Pożyczka. Firma oferowała nisko oprocentowane pożyczki. Warunkiem było spełnienie wyznaczonych przez nią kryteriów. Wśród nich była tak zwana opłata przygotowawcza. Sięgała ona zwykle od 5 do 10% wartości pożyczki. I tak na przykład wpłacając 1000 zł można było uzyskać 10 tysięcy złotych pożyczki. Z informacji przekazanych przez prokuraturę okręgową w Gdańsku łączna suma tak zwanych opłat przygotowawczych sięgnęła blisko 150 milionów złotych. Problem jednak w tym, że mało kto pożyczkę otrzymał, a firma nie zwracała pobranych pieniędzy. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadząca postępowanie dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów spółki Pomocna Pożyczka, wcześniej Skarbiec, podjęła czynności w ramach tak zwanego postępowania cywilnego na rzecz klientów, którzy nie otrzymali pożyczki, a kwota przygotowawcza przez nich wpłacona nie została im zwrócona. Podejmowane są działania związane z kierowaniem do sądu pozwów o zwrot tych kwot jako świadczenia nienależnego. Oszukanych mogło zostać nawet 60 tysięcy osób. Do tej pory do prokuratury w Gdańsku zgłosiło się około 600 poszkodowanych działalnością spółki. Ta liczba tych osób została ustalona przez prokuraturę. Do prokuratury takie osoby, które się czują pokrzywdzone działalnością tej spółki, takich osób zwróciło się około 800. Czyli 800 osób zawiadomiło prokuraturę, czy to tutaj gdańską, czy na terenie kraju, ale te około 60 tysięcy to są dane, które ustaliła sama prokuratura. Do tej pory prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ 82 pozwy cywilne. Domaga się w nich od Pomocnej Pożyczki zwrotu nienależnie pobranych opłat.